Witam Państwa serdecznie. Po przerwie ponownie to jest druga część Saloniku Politycznego z udziałem Łukasza Warzechy i Mariusza Gereja. Przed przerwą Mariusz Gerej wyraził przekonanie, że Donald Tusk wyczuł koniunkturę taką, że skoro Polakom zaczęło się żyć lepiej, to teraz tym towarem politycznym, który można im opchnąć, jest uznanie w świecie, uznanie w Europie. No on jako były tam sukces w Europie, Polak, który był na stanowisku jakimś, mało który Polak wie, co naprawdę to stanowisko znaczy, ma możliwość taki towar sprzedać i mam wrażenie, że Łukasz Warzecha chce polemizować z tym poglądem. Tak, chciałbym polemizować, chociaż najpierw się pochwalę, ponieważ takie hasło lansowałem przez długi czas, więcej budki będą skutki. No i hasło się sprawdziło, no bo rzeczywiście skutki są, znaczący spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej. To teraz ja mówię, więcej Tuska będzie Teraz mam hasło dla Tuska inne trochę. Więcej Tuska, korzyść pruska. I to chyba dosyć dobrze oddaje sytuację. Natomiast nie zgadzam się z Mariuszem w dwóch sprawach. Po pierwsze, nie zgadzam się z twoim, Mariuszu, usprawiedliwieniem tonu wystąpienia Donalda Tuska. Powiedziałeś, że to nie jest czas na konkrety. No nie, to jednak jest czas na to, żeby zasygnalizować, choćby najogólniej, że ma się jakiś pomysł. Ten pomysł mógłby dotyczyć wątków, które Platforma uważała za najważniejsze, najbardziej popsute przez PiS, że podam tu dwa przykłady. Media publiczne i wymiar sprawiedliwości. Gdyby Tusk przynajmniej po jednym akapicie poświęcił temu, jak on widzi zmianę w tych dwóch sferach, ale tam nie było kompletnie nic, ale kompletnie. Ale tam była to w ogóle wyłącznie, nie interesuje nikogo. Tam była wyłącznie, no nie, przepraszam, to już teraz wchodzimy w diagnozę tego, czego oczekują ci wyborcy, których Tusk na przykład chciałby odebrać Hołowni, bo taki może być jego główny cel. Ja uważam, że wyborca został przyzwyczajony przez PiS, wyborca ten oczywiście przepływowy, nie ten twardy wyborca, został przyzwyczajony do tego, że jednak się operuje na jakichś konkretach, że mówi się to, to i to, zrobimy wtedy, wtedy i wtedy i nawet coś z tego się robi, no bo tak PiS działał. Natomiast Tusk wyszedł i zaserwował dokładnie tę samą gadkę, którą serwować próbowała bardzo nieudolnie Ewa Kopacz w 2015, potem Grzegorz Schetyna. Nie powiedział dosłownie kompletnie, ale to kompletnie niczego świeżego ani nowego w wystąpieniu, które miało być jego przywitaniem się z elektoratem. To było po prostu bardzo słabe wystąpienie. Druga sprawa, nie zgadzam się z tobą również w tej diagnozie dotyczącej tego, dlaczego Tusk teraz wraca. Uważam, że tutaj kwestia aspiracji powolnego budowania zamożności nie ma specjalnie znaczenia. Znaczenie mają kwestie bardziej taktyczne. Po pierwsze, znaczenie ma to, że jeżeli Tusk liczy na to, a rozumiem, no tak na to powinien polityk rasowy liczyć, że wygra, no to jego przeciwnik ma bardzo duże kłopoty. I te kłopoty mogą się jeszcze powiększyć, na przykład jeżeli przyjdzie kolejna fala epidemii. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie, ale może oczywiście mogą przyjść jakieś komplikacje. Ma gigantyczne kłopoty z utrzymaniem większości w Sejmie, ma gigantyczne kłopoty z utrzymaniem spójności swojej koalicji rządzącej. Będzie miał za chwilę być może duże problemy wewnątrzpartyjne, kiedy Mateusz Morawiecki zostaje wiceprzewodniczącym, wiceprezesem PiS i tam w związku z tym walka wewnątrz się nasili, a nie zostanie osłabiona, a dodatkowo ma problemy, owszem, natury gospodarczej. To znaczy rozjeżdża się retoryka partii rządzącej z odczuciami ekonomicznymi wyborców na najniższym szczeblu, czyli retoryka, tu miałem okazję przypadkiem słuchać ostatnio wystąpienia pana premiera, jest taka, że my tu najwspanialsi, robimy wszystko, robimy po swojemu, Europa nam nie będzie dyktowała, w ogóle jest coraz lepiej, no po prostu cuda niewidy, mleko płynie z kranów i to od razu osłodzone. Natomiast prawda jest taka, że inflacja, ceny benzyny, atak na rolnictwo, polityka klimatyczna, wszystko to powoduje,
że przeciętny wyborca, właśnie ten przepływowy wyborca, zaczyna być coraz bardziej wkurzony. I ta diagnoza, taka bardziej bieżąca, bardziej taktyczna diagnoza problemów Zjednoczonej Prawicy, moim zdaniem spowodowała to, że Tusk wraca właśnie teraz, ale to bynajmniej nie gwarantuje mu sukcesu, bo jeżeli cały jego bagaż, ten, który tam przywiózł z tej Brukseli symbolicznie, to jest to przemówienie takie jak kaznodziei protestanckiego o tej walce dobra ze złem, która już się zaczyna i my nie możemy pozwolić, żeby dobro, tam, żeby zło wygrało. Oczywiście freudowski błąd. To nie jest to, czym się dzisiaj wygrywa przepływowych wyborców. Ale Łukaszu, to wcale nie kłóci się z tym, co powiedziałem, bo o tych aspiracjach mówiąc, mówię tu o uznaniu w świecie, mówię tu również o tego typu rzeczach, czyli my proponujemy rozwiązania, które są przyjmowane przez innych. I teraz Tusk, jeżeli liczy na to, że tylko samo poklepywanie wystarczy, żeby zyskać to uznanie w oczach Polaków przede wszystkim, to jest w grubym błędzie, bo tak naprawdę powinien właśnie zaproponować jakieś nowe rozwiązania, przy których Europa stanie i powie, zaraz, może to nie jest najgorsze rozwiązanie. Nie wiem, czy są w stanie to w platformie zrobić. Naprawdę nie wiadomo, ale kto wie, nie wiemy. Jest taka książka Roberta Krasowskiego o demokracji. Nie wiem, czy czytaliście. On ma takie dość oryginalne spojrzenie i muszę powiedzieć, że zgadzam się z kimś. Na czym polegał fenomen Tuska? Otóż nigdy nie było Tuska, był tylko antykaczyński. Kaczyński był jedynym człowiekiem, który miał jakąś wizję swoją Polski. Ta wizja dla wielu grup interesu była nie do przyjęcia, a Tusk był tym, który się zorientował, że wystarczy być antykaczyńskim. Zwłaszcza po tym epizodzie rządów 2005-2007 i w gruncie rzeczy nigdy nic od siebie sam nie zaproponował, no bo ciepła woda w kranie, czy przypomnę, jak tutaj Łukasz opowiadał o tym kaznodziejskim kazaniu, to przypomniało mi się, że już w 2007 roku Donald Tusk wygłaszał takie kazania o miłości z kolei. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, bo to jest dzisiaj śmieszne, ale on takie właśnie opowiadał o miłości, że one są partią miłości, oni wszyscy kochają i po prostu nas tak przytulą do serca, że aż żebra będą trzeszczeć. Potem oczywiście, jak tylko doszła do władzy ta miłość, to się okazało, że jest troszeczkę inaczej. Ale zostawiając na boku, bo tutaj wątek polaryzacji z Jarosławem Kaczyńskim walki jeszcze wróci, ale zwracam uwagę, jak mówiliśmy, miał kilka okazji, żeby wrócić jako przywódca całej opozycji. Na przykład mógł kandydować, bo go o to bardzo proszono, żeby kandydował na prezydenta. Nie wiem, czy by wygrał z Andrzejem Dudą, ale wtedy no, dostałby te 10 milionów głosów on, a nie Trzaskowski w drugiej turze, bo do drugiej tury by Tusk wszedł na pewno. Więc co najmniej miłby naturalnym liderem dla wszystkich. Zwróćcie uwagę, że przecież teraz Tusk wraca nie po to, żeby walczyć z Kaczyńskim, bo może tam za jakiś czas, jak mu się uda, ale najpierw musi zabić Hołownię i najpierw musi zabić Czarzastego. Co drugie się zresztą bardzo podoba Leszkowi Millerowi, bo zwracałem już uwagę, że to Leszek Miller jest największym kibicem Donalda Tuska w tej chwili, co doskonale rozumiem, bo Miller już wszystko, co mógł w życiu osiągnąć i wszystko, co mógł stracić, stracił i teraz ma już jedyne marzenie, żeby zobaczyć, jak trup Czarzastego Wisłą spływa do morza i to sobie po Tusku obiecuje. No ale to jest jednak inny poziom, że on wraca walczyć z Hołownią, walczyć z Czarzastym i jeszcze u siebie się użerać z Trzaskowskim, czy ewentualnie innymi frakcjami, a w ogóle nie, o Kaczyńskim to na razie nie mówmy. Kaczyński jest w zupełnie innym miejscu tabeli teraz. Tak, to prawda, to znaczy warto zauważyć, trzeba to zauważyć, że i to jest też zresztą powód, dla którego ja uważam, że ta kalkulacja z osobistego punktu widzenia Tuska jest bardzo niezrozumiała, niejednoznaczna. Tusk wraca po 7 latach do Polski do zupełnie innego życia politycznego. Przecież to nie jest tak, ja sobie w jednym z felietonów swoich żartowałem,
z tego, że to nie jest tak, że jak on wróci, to za chwilę następnego dnia przyjdzie mu złożyć hołd Lenny Hołownia, Czarzasty założy worek pokutny i 3 dni będzie stał tam przed siedzibą Platformy boso i czekał na zmiłowanie, aż go wpuści Donald Tusk. No nie. Tusk się będzie musiał teraz naprawdę nieźle napocić. Przecież Hołownia przegonił Platformę w sondażach i to już przegonił w zasadzie na stałe. Może nie jakoś bardzo, ale jednak wyraźnie. Więc on wraca z sytuacji, kiedy był hegemonem na polskiej scenie politycznej, a potem patrzył na innych tam tylko z góry, z tej brukselskiej góry. Wraca do sytuacji, kiedy będzie musiał zakasać rękawy i jak równy z równym nawalać się z tymi innymi liderami. Pomyślałem, kiedy ty mówiłeś, Rafale, o tym, że nie wrócił w momencie, kiedy mógł startować w wyborach prezydenckich, że to wtedy mogła być taka przyczyna i prawdopodobnie była. No na przykład Tusk w pierwszej turze w debacie na równych warunkach z Krzysztofem Bosakiem, powiedzmy. No to by było dla niego bardzo niekomfortowe. Oczywiście mógłby nie przyjść, ale to by nie zrobiło dobrego wrażenia. Ale teraz on wraca do sytuacji wcale nie lepszej. Teraz jest tak, że będzie musiał stanąć z tym Hołownią też na ringu i też jak równy z równym się tam z nim wymieniać. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, że Tusk jest wielokrotnie sprytniejszy od Hołowni, że prawdopodobnie są okoliczności, w których będzie mógł Hołownię jedną dziurką od nosa wciągnąć, no bo Hołownia nie ma doświadczenia. Jasne, ale mimo wszystko wraca nie jako hegemon, tylko wraca jako jeden z wielu. I to nawet osobiście dla niego musi być niekomfortowe. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się niestety z Łukaszem, z tobą. W sumie dla programu dobrze. Dlatego, że jego doświadczenie, jego pozycja jest zupełnie inna niż tych pozostałych zawodników, o których powiedziałeś. I to jest... To trochę jest porównywanie nieporównywalnego. Natomiast jedna rzecz, która mnie uderzyła w tym wejściu Tuska, które było w sobotę. On oświadczył, że wraca ratować Platformę. Nie wraca ratować Polski. To było dość ciekawe stwierdzenie. Tam nie padło słowo Polska. On wraca ratować Platformę. Z drugiej strony, wracając do tej Platformy, nie powiedział nawet najważniejszego słowa przepraszam. Przepraszam, że was zostawiłem. Przepraszam, że wam zostawiłem, że tak wykastrowałem tą partię, że nie był nikt w stanie tego uciągnąć. Nikt. Musiałem wrócić. Przepraszam, że tego... zostawiłem Zefą Kopacz i Bronisławem Komorowskim. To chciałeś powiedzieć, tak? Że to powinien był... No nie wiem, czy akurat wymieniać nazwiska, ale w każdym razie jest to element, którego mi zabrakło, czyli krótko mówiąc, spowiedzi, wzięcia tak naprawdę odpowiedzialności trochę za to, w jakim stanie Platformę zostawił i w jakim i do czego to doprowadziło, prawda? Przez lata jego rządów, jak ta partia została zbudowana. Więc to jest dla mnie dość istotna okoliczność, która... Więc bez tego słowa no, zostawia taką przestrzeń, którą może atakować pan Nitras i pan Trzaskowski. I to jest temat Nitrasa i Trzaskowskiego, jest tematem równie ciekawym, prawda? Właśnie chciałem, skoro wrzuciłeś ten, bo być może dlatego nie powiedział przepraszam, że to od razu byłoby odebrane jako punkcik dla, no jakby przyznałby, że ma za co przepraszać. Natomiast no, widać... Bez względu na to, czy może ja się myliłem, twierdząc, że to było wyreżyserowane w jakiś sposób przez Tuska jako trudność te ostatnie dni przed sobotą, te gorące negocjacje z Budką, Trzaskowskim, potem z samym Trzaskowskim, coś tego. Ale w każdym razie to pokazało, że to wcale nie jest tak, że tam wszyscy w tej partii na Tuska czekają. Jest co najmniej duża frakcja, która życzy mu, żeby sobie nogi połamał, bo to jest Tusk z roku 2013, a oni w roku 2013 byli nikim albo znacznie mniej kimś niż są w tej chwili i niż chcą być nadal. Więc teraz jest, no wspomniałem o tej minie Rafała Trzaskowskiego. Nawet się pojawiły opinie, że Rafał Trzaskowski odejdzie z Platformy. Pojawiły się też opinie, że go wciągnie nosem Tusk jeszcze bardziej niż Hołownię, bo wiadomo, że Trzaskowski no, wykazał się przez ten ostatni rok wielką energią, zdecydowaniem i wszelkimi talentami przywódczymi, politycznymi, które sobie można wyobrazić. Ale jednak jakiś ferment w Platformie jest.
Więc może zanim zabierze się za Hołownię i Czerzastego, będzie musiał uporządkować sytuację w samej Platformie. To jest bardzo dobre pytanie. Nie ulega wątpliwości. Tusk, wchodząc do Platformy, zapewne obiecał i Trzaskowskiemu, i Nitrasowi wszystko, co tylko chcieli, a już później, że tak powiem, zrobi to, co będzie uważał. Sądzę, że pan Nitras może pakować walizki i sobie już gdzieś tam szukać miejsca, gdziekolwiek bądź. Natomiast Rafał Trzaskowski, z racji tego, że ma Warszawę, zostanie zagoniony do tego, żeby utrzymał tą Warszawę. I być może, przy dobrych wiatrach, może będzie miał pozwolenie na kandydowanie na prezydenta. Tak to mniej więcej bym widział. Nie macie takiego, nie uważacie, że to jest w jakiś sposób podobna sytuacja? Może się mylę, może to jest powierzchowne podobieństwo. A przypomnij sobie, jak powstała Platforma Obywatelska. Otóż no. Unia Demokratyczna przywołała w wolności swojego historycznego, wielkiego przywódcę Bronisława Geremka, który przyszedł ze swoją ekipą, wyciął wszystkich ludzi z KLD, wszystkich ludzi Tuska i nie przewidział, że Tusk znajdzie nowych partnerów wtedy w osobie Andrzeja Olchowskiego i świętej pamięci Macieja Płażyńskiego i z nimi założy nową partię. Zaraz pytanie, czy ta historia się może powtórzyć, że Trzaskowski... z Kosiniakiem Kamyszem, a może właśnie z Hołownią, póki ten jeszcze ma wysokie poparcie, a może jakoś dogadując się z Lewicą, ogłosi teraz nową, nowoczesną platformę, która przedstawi jakąś wizję przyszłości w przeciwieństwie do PO, która wraca do roku 2013. Rafał Trzaskowski, to trzeba oddać sprawiedliwość, zdobył się na takiego czterosłownego tweeta, gdzie tam półgębkiem napisał: Donald Tusk przewodniczącym Platformy gratuluje. I to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o już oficjalne się wypowiedzi. Prawdą, ponieważ Donald Tusk jest pełniącym obowiązkiem, tak. Jako najstarszy wiceprezes, tak. Którego to zaszczytu ustąpiła mu Ewa Kopacz, bo też rozumiem, że dla kobiety to jest żaden zaszczyt być najstarszym wiceprezesem. Ale taktownie to P.O. przewodniczącego PO się pomija. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć. No bo przecież Donald Tusk dostał tę funkcję na podstawie nie wyborów powszechnych, a przypominam, że statut Platformy wymaga wyborów powszechnych, czyli wszyscy członkowie mają głos, wszyscy członkowie Platformy, tylko na podstawie gabinetowej kombinacji. Więc jego nominacja w żaden sposób nie musi odzwierciedlać sentymentu w samej Platformie i go nie odzwierciedla. A przecież w planowym terminie będą się jednak musiały odbyć wybory w Platformie. Borys Budka został wybrany na przewodniczącego, jeżeli dobrze pamiętam, w styczniu 2020 roku. Więc kolejne wybory w Platformie i tak będą przed wyborami prezydenckimi następnymi. No tutaj jest dużo pytań. Czy Donald Tusk do tego czasu będzie tym pełniącym obowiązki przewodniczącego? Czy może się skorzysta z jakiejś furtki statutowej, żeby zrobić wcześniej normalne wybory? Czy wybory parlamentarne będą w terminie i tak dalej, i tak dalej? Ale to też prawdopodobnie będzie determinowało drogę polityczną Rafała Trzaskowskiego. Na co on może liczyć? Bo on chciał, oczywiście zorientował się po nie w czasie, zmarnował swoją szansę zaraz po wyborach prezydenckich ostatnich, ale chciał startować w wyborach, gdyby się odbywały teraz, w normalnych wyborach na przewodniczącego Platformy. I pewnie cały czas rozważa te dwa warianty, czyli albo wyjście, ale musi mieć dokąd wychodzić, z kim budować i na kim się oprzeć. I tutaj, niezależnie od ewentualnej kombinacji, czy to z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy to z Jarosławem Gowinem, ważne są struktury terenowe. To znaczy atutem, realnym atutem Trzaskowskiego mogą być samorządowcy, jeżeli oczywiście uda mu się tych samorządowców zaprząc do współpracy i czymś przekonać, bo też przypominam, że takich inicjatyw samorządowych to miało być chyba przynajmniej dwie, jeżeli dobrze pamiętam, w polskiej polityce. Z żadnej nigdy nic nie wyszło. No ale to może być realny atut, bo kilka dużych miast dołączających do Trzaskowskiego to jest bardzo realna siła, również finansowa. No albo drugi wariant, zostać i w kolejnych wyborach o przewodniczącego, stanowisko przewodniczącego powalczyć. Pytanie z kim? Jeżeli Tuskowi się uda, to znaczy jeżeli osiągnie sukces w wyborach parlamentarnych,
no to Trzaskowski nie będzie na dobrej pozycji, żeby go zastąpić. Jeżeli Tuskowi się nie uda, albo jeżeli będzie widział, że może mu grozić klęska, to przecież z tego pełnienia obowiązków przewodniczącego może się pod jakimś pretekstem wcześniej wycofać. Tylko czy wtedy warto go zastępować? No, to są pytania, na które dzisiaj Trzaskowski nie może sobie odpowiedzieć, bo po prostu one dotyczą przyszłości. Dane do podjęcia tych decyzji się pojawią dopiero w przyszłości. Więc myślę, że na razie on będzie budował swoją pozycję w oparciu o Warszawę i będzie się starał rzeczywiście skupić wokół siebie samorządowców, tych sprzyjających opozycji lub należących do Platformy, z którymi ma dobre kontakty, bo to jest jego realny atut. Pytanie, czy będzie to potrafił w przekonujący sposób zrobić? Tutaj mam duże wątpliwości, obserwując energię i zdolności organizacyjne Trzaskowskiego po wyborach prezydenckich. No i to jest też wskazówka, że pierwszym zadaniem, które Donald Tusk prawdopodobnie podejmie, będzie zamordowanie Rafała Trzaskowskiego, oczywiście w sensie politycznym. A jak wiemy, Donald Tusk bywał niezły, no bo lista zwłok, które tam na różnych szczeblach kariery politycznej za nim leżą, jest dość długa. Przepraszam za te kryminalne porównania. Zrobimy chwilę przerwy, żeby ochłonąć, odpocząć i podsumować całą sprawę w trzeciej części programu.